Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przymuszony Szymon z Cyreny dźwiga krzyż Jezusowy. Tak czytamy w Ewangelii. Tradycja mówi, że w trakcie niesienia krzyża ten przymus stał się wyborem. A to, co zaczęło się tak niechętnie i źle, skończyło się radośnie i wspaniale. Cyrenejczyk został świętym. Umiejmy docenić okruszyny dobra, piękna i prawdy, bo one są ważne. Nawet kiedy najpierw niechętnie coś podejmujemy, wychodzimy na drogę, która na końcu może okazać się wspaniałą wygraną. Umiejmy też uszanować okruszyny dobra u innych. Podnieść je, pochwalić, bo to jest współdźwiganie z nimi krzyża. A sami nie naśladujmy Szymona w tym, że niechętnie bierzemy krzyż. Nie nakładajmy też na innych swojego krzyża i nie zmuszajmy, by za nas go nieśli. Natomiast śpieszmy, żeby od razu być ochotnym Cyrenejczykiem. Nawet jeżeli wewnętrzne nie od razu będziemy Cyrenejczykiem ochotnym, to kiedy przyłożymy rękę do krzyża bliźniego, ten krzyż przemieni nas w świętych. Już w trakcie tej drogi zobaczymy, że jest to jedynie wyzwolenie dla nas, że gdyby nie to, moglibyśmy rozminąć się z Panem. Bo wszystko, co uczyniliście, mnieście uczynili. O, jak błogosławiony jest cudzy krzyż, ten ciężar drugiego człowieka, tak odpychający i odrażający na początku, gdy musimy go podjąć, a taki słodki na końcu, bo kiedy się go niesie, poznaje się Pana.